Wieczór też już był zapadł, wieczór cichy, omdlały jakiś świąteczny. Mroczno było na świecie, światłości gwiezdne pomdlały w mętnym niebie, że ino gdzie niegdzie tryskał promień jaki, śnieg pruszył, opadał z wolna bez szelestu, migotał za szybami i snuł się nieskończonym kłaczastym przędziwem. W izbie było cicho również i nieco sennie. Przyszedł szymek zaraz z wieczora niby w odwiedziny, a głównie by się z nastką spotkać. Siedzieli też w podle i ciche wiedli rozmowy. Boryny jeszcze nie było. Jagustynka siedziała przed kominem obierając ziemniaki, a po drugiej stronie Pietrek przygrywał z cicha na skrzypicy. Ale tak jakoś żałośliwie, że łapa czasami skomlał i wył przeciągle. Witek też tam siedział z Józką, aż jak na którą rozbierało to granie, krzyknęła przez drzwi, przestań Pietrek, a to się na płacz zbiera z tej muzyki. Ja to bym zaś spała najlepiej przy graniu, <grytania> zaśmiała się Jagustynka. Ale skrzypki ucichły, dopiero po czasie jakimś ozwały się cichutką, ledwie dosłyszaną nutą ze stajni, bo tam się przeniósł Pietrek i długo w noc grał. Kolacja się też dogotowywała, gdy powrócił stary. A to wójtowa zległa. Rwet też tam niemały, aż Dominikowa przepędza ludzi, tyle się naszło. Trzeba by ci i zajrzeć do niej jutro. A zaraz polecę, zaraz! zawołała skwapliwie, a w ogniach cała. Możesz i zaraz pójdę z tobą. E to już jutro może. Powiadacie, że tyle tam narodu. Wolę podniósł, niech pada. Ćma, tłumaczyła zniechęcona nagle. A on i na to się zgodził i nie nastawał. Ileże i weszła akuratnie kowalowa z dziećmi. A gdzież to twój? A zepsuła się młockarnia we woli, to go pozwali. Bo dworski kowal nie umie sobie poradzić. <grych> a coś często teraz jeździ do dworu, rzuciła znacząco Jagustynka. — A przeszkadza to wama? — No co by zaś. Uważam, mi, nomiarkuję i czekam, co z tego wyjdzie. Ale na tym się skończyło, bo nikomu nie chciało się wieść. Głośniej rozmowy dla drugich, każdy pogadywał z cicha i leniwie. Senność ogarniała wszystkich bez mała z wczorajszego niewywczasowania, że nawet kolację jedli bez smaku. A ino ten i ów z podziwem spoglądał na Jagusię, która gorączkowo uwijała się po izbie, zapraszała do jadła, choć już łyżki pokładni, buchała ni z tego, ni zowego, śmiechem, to znowu przysiadała się do dziewczyn i rajcowała trzy po trzy, a nie dokończywszy leciała na drugą stronę, ale już z sieni nawracała z powrotem. Była w gorączce męczącej, bo pełnej obaw i niepokojów. Wieczór wlókł się w wolno, ociężali sennie. A w niej rosła i wzmagała się nieustępliwie chęć wybierzenia zadą do brogu. Ale nie mogła się zdecydować. Bała się, że spostrzegą. Bała się grzechu. Powstrzymywała się całą mocą i dygotała z męki. Skowyczała w niej dusza jak ten pies na łańcuchu. Rwało się serce. Nie, nie mogła, nie mogła. A on może już tam stoi, czeka, wypatruje. Może koło chałupy błądzi. A może gdzie w sadzie, przyczajony w okna, zagląda i patrzy teraz na nią i prosi. I trochę jest żałości, że nie wyszła. Och, poleci, chyba nie wytrzyma dłużej. I no na tę minutkę, na to jedno słowo, by mu rzec, idź, nie wyjdę, grzech. I już się z zapaską oglądała, już szła ku drzwiom, szła, ale coś jakby ją ułapiło, za karki przytrzymało na miejscu. Bała się. I jagustynki oczy chodziły za nią w ślad, jak te psy tropiące. Nastka też dziwnie spoglądała, stary również. Wiedzą co? Miarkują? Nie, nie wyjdę dzisiaj, nie. Zmogła się wreszcie, ale czuła się tak zmordowaną, że ani wiedziała, co się dzieje dokoła. Przecknęła dopiero, gdy łapa zaczął szczekać przed domem. W izbie było prawie pusto. Jedna jagustynka drzemała pod kominem, a stary patrzał w okno, bo pies szczekał coraz zajadlej. Pewnie Antek nie doczekał się i porwała się zastraszona, ale to stary kłąb stanął we drzwiach, a z nim wchodzili wolno, otrzepując się i obijając o próg buty ze śniegu, winciorek. Kula wygrzela, Michał caban, Franek bylica, brat hanczynego ojca, Walenty z krzywą gębą i Józef wachnik. Dziwował się tej procesji Boryna, ale już ci, że pary z gęby nie puścił. Na pozdrowienia odpowiadał, rękę podawał, siedzieć zapraszał, ławki podsuwał i tabaką częstował. Usadzili się rzędem. Tabakę ochotnie zażywali, ten kichnął, ów nos ucierał, tamten zaś oczy, bo tabaka była krzepka. Jęż rozglądał się po izbie, którym znów to jakie słowo rzucił, drugi zaś rozważnie i z namysłem odrzekał, tamten o śniegach prawił, kto z turbacjami wyjeżdżał, kto ino wzdychał, a kiwaniem przytwierdzał, a wszystkie razem mądre dyskursa wiedli, zwolna prowadzili do tego, z czym przyszli.